kiedy i dlaczego powstało Stowarzyszenie Labiryntarium? Formalnie Stowarzyszenie Labiryntarium powstało we wrześniu 2012 roku, ale zaplanowaliśmy je w styczniu 2012 roku. Generalnie wyszło to tak w wspólnej rozmowie. Tak. Myśmy razem o tym rozmawiali, że coś by trzeba było zrobić, żeby właśnie pomóc wspólny, sobie. Wspólny, spontaniczny pomysł po prostu. Żeby pomóc sobie właśnie w tych działaniach naszych, bo często jest tak, że przyjeżdża się do jakiegoś pałacu i ktoś tam przegania, że proszę stąd odejść, kim wy jesteście i tak, no to kim jesteśmy? No to jesteśmy stowarzyszeniem. Zajmujemy się zabytkami, zajmujemy się historią i dlatego tu jesteśmy. I to jest jakby wytłumaczalne teraz i dzisiaj ludzie traktują nas inaczej. I możemy z pewnością powiedzieć, że to pomaga nam docierać do różnych instytucji i do różnych ludzi. Staramy się jakby wychodzić troszeczkę poza już gminę bardziej. Żarów nas interesuje w dalszym ciągu i cała gmina, bo mieszkamy tutaj, ale Żarowska Izba Historyczna świetnie sobie daje radę z tymi tematami, więc my wychodzimy poza kręgi już coraz szersze. A skąd wzięła się nazwa? Labiryntarium to takie dość nietypowe. Znaczy, nazwa jest trochę przypadkowa, ale i tak labirynt, czyli ten labirynt, który jest u podstawy tego, z historią jak najbardziej ma wiele wspólnego, ponieważ historia jest tak zagmatwana, jest tak nieznana, mimo wielu lat badań, czyta się różne książki i są na jeden temat są różne tezy, są różne przypuszczenia i są świadkowie, którzy widzieli te same wydarzenia, a przedstawiają to w różnym świetle, więc czasami jest tak, że ktoś myśli, że zna prawdę o przeszłości, o historii, wchodzi w to i okazuje się, że nigdzie nie ma tej jedynej prawdy, bo każdy, nawet świadek, potrafi powiedzieć w zupełnie inny, odmienny sposób na jeden temat. Szczególnie tutaj na Dolnym Śląsku mamy do czynienia z taką mieszaniną. Jeśli spojrzymy na historię, to przez te ziemie przewijały się różne nacje, czy to w czasie wojen, czy pokoju. I tutaj mamy do czynienia z takim labiryntem, dosłownie takim kulturalno-historycznym. A skąd czerpią panowie właśnie te informacje o tych różnych ciekawostkach z historii tutaj naszego regionu? Różnie to bywa. Najczęściej wiele osób już wie, że szukamy takich rzeczy, więc czasami podpowiadają sąsiedzi, że bo kiedyś słyszałem, że w lesie kiedyś coś tam było wybudowane, a my musimy do tego lasu pójść i poszukać, przynajmniej znaleźć fundamenty stare albo ruiny i żeby potwierdzić zeznanie świadka, więc najczęściej z przypadku. Ale to jest generalnie tak, że jak się czymś interesujemy, to nastawiamy uszu i po prostu odbieramy te sygnały, które nam daje otoczenie, gdzieś wybieramy to z otoczenia, te informacje i po prostu... Trzeba dużo w teren chodzić. Rozmawiać z ludźmi. Ale w teren też chodziło mi, że poza miasto na przykład, czyli iść polną drogą starą. Dzisiaj jeździmy sobie między miastami asfaltowymi drogami, a kiedyś te drogi przebiegały zupełnie inaczej. Dzisiaj one, te główne drogi dawne, dzisiaj są zapomnianymi polnymi drogami. Więc trzeba wsiąść na rower albo iść pieszo i rozejrzeć się tylko dookoła i można wiele rzeczy zobaczyć, naprawdę. I naprawdę, tak jak Krzysiek powiedział, te uszy trzeba mieć naprawdę nastawione, bo czasami w takiej rozmowie, która w ogóle nie dotyczy historii, może paść jedno słowo, klucz i trzeba zapamiętać i trzeba iść tropem i można się wiele dowiedzieć. Często jest tak, że ludzie wymyślają albo przebrawiają z tego powodu, że usłyszeli historię, jak byli dziećmi na przykład, troszeczkę je przeinaczyli, troszeczkę je wyolbrzymili. Także pamięć bywa zawodna. Jeżeli ktoś w dzieciństwie coś widział, powiedzmy, to niestety z czasem to ta pamięć płata figle i troszkę to czasem inaczej wygląda. Tak, co oznacza, że mnóstwo tropów jest po prostu błędnych. Nietrafionych, dokładnie. Ale tak, to jest część tego zajęcia właśnie, że szukamy fajnych rzeczy. A takie fajne rzeczy w Żarowie, mieli pana wymienić? Jest tutaj niby wiele osób wie o tym, jest droga węglowa, która przebiega przez Żarów. To jest stara historyczna droga prowadząca za Świebodzic. Węgiel wałbrzyski był transportowany tą drogą do kątów wrocławskich i dalej do Wrocławia prawdopodobnie, bo główna droga węglowa prowadziła do Malczyc.
gdzie na statki była na Odrze ładowany węgiel i rozsyłany dalej. W każdym razie na tej drodze węglowej pomiędzy Żarowem a Piotrowicami, to jest kawałeczek za miastem, znajduje się pomnik ofiar wojen. Tam jest kilku wojen jeszcze w XIX wieku. Tak, jest trzy chyba wojny. I on jest w takim miejscu, że strasznie jest zakryty krzakami i generalnie nawet czasami jak się tam pójdzie latem, albo jak to bardzo ciężko go znaleźć. To był jeden z punktów też gry rowerowej miejskiej, która była zorganizowana przez Fundację Inicjatywa B, przez Tomka Mycza, przy naszej skromnej współpracy również. Ostatnio remontowana była kaplica w Żarowie, cmentarna, więc wyciągnęli wspólnie, robotnicy wyciągnęli podczas prac. My byliśmy świadkami tego, bo byli też oczywiście obecni urzędnicy z Urzędu Miejskiego z Żarowa. Wyciągnęliśmy kapsułę czasu, która później była otwierana we Wrocławiu w Archiwum Państwowym właśnie. Także to jest ostatnia taka jedna z ciekawostek, którą tutaj w Żarowie mieliśmy. Niestety list został zabrany przez Archiwum Państwowe i gdzieś tam wyląduje na półeczkach. A jakie inicjatywy jako stowarzyszenie podejmujecie? Krzysiu, w związku z tym, że jest wieloletnim członkiem Bractwa Świętej Barbary, to się dzisiaj nazywa ROTA. To jest Bractwo Rekonstrukcji Historycznej. Bractwo Rycerskie, także. Rekonstrukcyjne. Do wyjaśnienia. Stworzył wystawę właśnie poprzez średniowiecze. Tak, czyli zgromadziliśmy tam ekwipunek, wyposażenie, różne eksponaty, które mogłyby zaciekawić ludzi i prowadziliśmy bardzo ciekawą akcję promocyjną, ponieważ wystawa była otwarta w niedzielę. Zapraszaliśmy ludzi, którzy wracają z kościoła, przebrani w stroje historyczne, przy wystrzale hakownic. Także no, dużo huku, dużo zamieszania i ale sprawdziło się. Ludzie wchodzili chętnie na wystawę, zaglądali. Także włączamy się w takie szersze inicjatywy, jak na przykład przy okazji Festiwalu Techniki tak, w Wiewożynie Śląskiej. Tutaj też byliśmy częścią tego projektu i prowadziliśmy taką ścieżkę szlakiem Kulmica po dawnej Idea Marienhütte, tak, dawnej fabryce Kulmica, od którego to się zaczął przemysł, rozwój przemysłu właśnie w Żarowie. Tak, także dwa dni uczestniczyliśmy w ostatnim festiwalu właśnie zabytków techniki, ale naszym takim największym jakby konikiem, znaczy może przede wszystkim moim, jest nieistniejący już most żelazny, który był w Łażanach na rzece Strzygomce i udało nam się doprowadzić w tym roku właśnie, bo była 220. rocznica powstania tego mostu, udało nam się doprowadzić do zorganizowania obchodów tej rocznicy i to była nasza taka właśnie impreza przez nas zainicjowana największa. I dosyć spektakularna. I fajna, spektakularna. Znaczy nam się podobało bardzo, ale widzom, którzy byli obecni, też się podobało. A goście, można zobaczyć a goście na stronie, przyjeżdżali z Wrocławia, także nawet z Opola też. Będzie kontynuacja, tylko że nie co rok, dlatego że chyba tylko będziemy kontynuować takie imprezy, jeśli chodzi o ten most, tylko podczas okrągłych dat. Czyli gdzieś za 5 lat kolejna. No, największym problemem jest to, że tego mostu po prostu nie ma. Po prostu jego tam nie ma i tak nie do końca jest to właśnie przeszkodą. Wszyscy są przekonani do tego, czy w ogóle jest słuszność organizowania takich imprez, ale jest też dużo, dużo głosów, które mówią, że jednak warto o tym pamiętać, bo to był pierwszy most żelazny na Śląsku, drugi drogowy most żelazny na świecie. W styczniu będzie otwarcie regału pamięci w bibliotece i działacie razem z Fundacją Inicjatywa B. Co się na tym regale znajdzie? Regał pamięci jest kontynuacją takiej idei ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Żarów. To jest wspólny projekt, co prawda główna myśl tutaj Tomka Nycza zadziałała faktycznie, ale wspieramy go w tym, bo to jest świetny pomysł.
I kolejnym etapem właśnie najpierw powstała idea ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Żarów, a później pomysł, żeby coś, co zrobimy z tym dziedzictwem, jeśli je pozyskamy faktycznie. No to przyszedł kolejny pomysł właśnie, że stworzymy regał pamięci, który zostanie ustawiony w bibliotece publicznej w Żarowie. I wszystkie dokumenty, a już udało nam się tych dokumentów kupić 4 bodajże reklamy dotyczące dawnych przedwojennych fabryk żarowskich i w ogóle działalności Kulmica. Oprócz tego 2 pocztówki. Wszystkie te rzeczy będą deponowane właśnie w bibliotece, w tym regale pamięci. Każdy, kto będzie zainteresowany, będzie mógł sobie przyjść, wyciągnąć to, skopiować, zobaczyć, zabrać kopię ze sobą. Także będzie to własność wszystkich tutaj mieszkańców gminy. Albo zainteresowanych ludzi spoza gminy, bo mogą się tacy też znaleźć. A skąd bierzecie środki na pozyskiwanie takich dokumentów? Jeśli właśnie chodzi o to, to idea tej ochrony dziedzictwa polega na tym, że ogłaszamy na stronie internetowej Fundacja na własnej, Labiryntarium na własnej, a w tej chwili powstaje już strona dla samej idei. Jeszcze nie jest gotowa. I mówimy, że znaleźliśmy dany dokument, że jest na aukcji takiej i takiej, że jego koszt kosztuje tyle i tyle i że szukamy na to sponsorów, czy są chętni. I ludzie mogą zgłaszać się, wpłacać na specjalne przygotowane subkonto przez Fundację Inicjatywa B, mogą wpłacać pieniążki i z tych pieniążków dokonywany jest zakup na aukcji internetowej, przeważnie na eBayu, dlatego że większość z tych dokumentów znajduje się w Niemczech. Na naszych stronach i na Labiryntarium, na Fundację Inicjatywa B można znaleźć wszystkie potwierdzenia, czyli ilość złotówek wpłaconych. Są specjalne zrobione pliki, w których można przeczytać, kto ile wpłacił, który dokument, przez które wpłaty został zakupiony. Są rachunki przedstawione po zakupie, czyli jeśli ktoś chce, może w pełni zobaczyć, jak te pieniążki krążą, na co zostały zamienione. Każdy poszczególny dokument jest wyszczególniony, kto się na niego złożył, w jakiej kwocie. Także chcemy, żeby to było przejrzyste i żeby każdy miał świadomość tego, że nikt tych pozyskanych pamiątek nie schowa gdzieś u siebie w szufladzie. Dlatego idealnym miejscem jest chyba biblioteka, jako swoistego rodzaju archiwum nasze tutaj lokalne. I ponadto każdy będzie mógł sobie, każdy się składa, każdy może tam sobie zajrzeć, prawda? Każdy mieszkaniec będzie mógł się czuć jakby współwłaścicielem tego dziedzictwa, które pozyskamy. Jakie plany na przyszłość? Tomek Nycz z Fundacji Inicjatywa B popycha nas bardziej, bo my do tej pory raczej pracowaliśmy w lesie, w terenie, gdzieś przy jakimś starym pałacu, gdzieś przy jakiejś, za przeproszeniem, dziurze w ziemi i tak dalej. Badaliśmy i gdzieś tam sobie notowaliśmy pewne rzeczy, część publikowaliśmy. Tomek jakby stara się, żebyśmy z tym wszystkim wychodzili bardziej do ludzi jednak, no i popycha nas do takich działań, właśnie do tworzenia imprez, do tworzenia różnych eventów. Udaje mu się to, no chcemy się angażować, aczkolwiek wiadomo, że jeżeli zainwestuje się czas, jakąś tam wolę działania w jedno, to nie można w drugie. Czyli jeśli jesteśmy przy jakiejś imprezie, przygotowujemy ją 2 tygodnie, to przez te 2 tygodnie praktycznie nie możemy iść w teren. I trzeba to jakoś pogodzić. W dalszym ciągu jest to nasze hobby, więc musimy sobie jakoś, no niestety, dozować wszystko. Szczerze powiedziawszy, to już odwiedziliśmy chyba, nie wiem, 1000 takich małych miejscowości właśnie okolicznych. Materiału jest tak dużo, że po prostu niektórych się nie publikuje, bo nie ma na to kompletnie czasu. Praktycznie w każdej wsi jest coś, co jest godne uwagi. Czy to jest krzyż pojednania, czy to jest kaplica, czy to ruina pałacu albo pałac, czy kapliczka przydrożna, czy kapliczka też pokutna, powiedzmy. No mnóstwo, aż trudno mi jest powiedzieć, mnóstwo rzeczy znajduje się, w każdej miejscowości coś jest.
My w niedzielę na przykład wolimy pojechać sobie na południowy jakiś spacer po małych wioseczkach i zobaczyć jakieś pałacyki i tak dalej. A ktoś inny może woli pojechać do centrum handlowego i sobie tam spędzić popołudnie. Taka wola każdego jest.